Cześć, jestem Klaudia Takanamno i już. Witam Was w lekcji, która będzie dotyczyć NWD i NWW. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I szybka przypominajka dotycząca liczb pierwszych, że liczby pierwsze to liczby, które są podzielne przez same siebie i przez 1, czyli 1 nie jest liczbą pierwszą, ponieważ spełnia tylko jeden warunek. Możemy patrzeć na to w ten sposób, że albo dzieli się tylko przez 1, albo tylko przez samą siebie. Nie ma tutaj dwóch różnych cyfr bądź liczb. I przykłady liczb pierwszych to 2, bo dzieli się na 2 i 1, 3 na 3 i 1, 5 i tak dalej. I wypisałam Wam je do 30. Ok, i zaczynamy. Podaj NWD i NWW liczb. I zaczynamy od rozkładu liczb na czynniki pierwsze. Co to znaczy? Że bierzemy sobie tą liczbę, która jest tutaj. Hop. I robimy kreseczkę. I dzielimy po prawej stronie tylko przez liczby pierwsze. I tutaj kolejność jest dowolna. Możemy rozpocząć od dwójki lub od trójki. Dlaczego? Bo z tej strony liczby się mnożą. A wiemy, że mnożenie jest naprzemienne. Ja sobie zacznę od dwójki. 12 dzielone na 2 to 6. Znów na 2 to 3. Teraz już na 2 wiadomo nie mogę. Muszę na 3, więc mam 3 i 1. Zawsze kończymy jedynką. To teraz 18. I ponownie mogę zacząć od dwójki lub od trójki. Ja sobie zacznę od dwójki i mam 9. Potem już 3, ponownie 3. 3 i 1. Teraz moim najważniejszym zadaniem to takie zadanie, że zaznaczam sobie, co mam z tej i z tej strony takie samo. Otóż mam tutaj jedną dwójkę, tutaj też mam jedną dwójkę. Tutaj mam jedną trójkę i tutaj jedną trójkę. Ok, no to lecimy. N, W, D, czyli największy wspólny dzielnik liczb 12 i 18, to mnożenie tych dwóch zaznaczonych liczb. Czyli największym wspólnym dzielnikiem liczby 12 i 18 jest 6. Natomiast jak zrobimy sobie NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność liczby 12 i 18, to. I teraz macie do wyboru. Albo przepisujecie całą kolumnę pierwszą, a drugą bez zaznaczonych cyfr, albo kolumnę pierwszą bez zaznaczonych cyfr, a kolumnę drugą całą. Ja lubię pomijać w pierwszej kolumnie i tak też tutaj zrobię. Czyli z pierwszej kolumny wypisuję tylko dwójkę, natomiast kolumnę drugą całą. 2, 3, 3 lub 18. Jest to obojętne, co zapiszecie. I mam tutaj oczywiście 36, jeżeli chodzi o najmniejszą wspólną wielokrotność. No to teraz 24. Kreseczka. I znów, 2, tutaj 4 to 6, więc możemy sobie tutaj wybrać. No to teraz zacznijmy sobie może od trójki. 24 dzielone na 3 to 8. Teraz już tylko na 2. 4, 2, 2, 2 i 1. 48. 4 dodać 8 to 12, czyli jest to liczba podzielna przez 3. To też sobie zacznijmy od trójki. 48 dzielone na 3 to 16. No to teraz już tylko na 2. 2. 2. 2. 2. I 1. Zaznaczamy. Mamy trójkę. Trójkę. Jedną, drugą, trzecią, dwójkę. Jedną, drugą i trzecią, dwójkę. Zatem największy wspólny dzielnik liczb 24, 48 to 3,
3, razy 2, razy 2, razy 2 lub 3 razy 8, będzie to 3 razy 8, a to jest 24. Natomiast najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 24 i 48 to, tu możemy pominąć całą tą kolumnę i przypisać albo całe to, albo po prostu 48. Lecimy dalej. No to zaczynamy. 75 kończy nam się na 5, to oznacza, że jest to liczba podzielna przez 5. Otrzymamy tutaj 15. Znów można na 5. 15 na 5 to 3. 3, 1. To teraz 200. Możemy na 5. Pamiętajcie, że tutaj liczby pierwsze, tylko i wyłącznie. Otrzymamy 40. Znów na 5. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Największy wspólny dzielnik liczb 75, 200 to zaznaczamy. 5, 5, 5, 5. Czyli będziemy mieć 25. Natomiast najmniejsza wspólna wielokrotność liczby 75, 200 to pomijamy i jest 3 razy 200. Albo 3 razy 5 do potęgi drugiej, 2 do trzeciej. 600. To teraz tutaj. 90. Możemy na 5, możemy na 2. Ja sobie zrobię na pół. 45. Teraz na 5. Dajmy tu 9. 3, 3, 3 i 1. To teraz 420 na 2 daje mi 210. Ponownie mogę to zrobić na 2 i będę mieć 105. To teraz już tylko 5. Otrzymuję tutaj 21 na 3 to 7. 7 jest liczbą pierwszą, czyli na 7 i na 1. I teraz NWD liczb 90, 420. To. Tu mam dwójkę, tu mam dwójkę, tu mam piątkę, tu mam piątkę, tu mam trójkę, tu mam trójkę. Więcej zaznaczyć nie mogę. Czyli jest to 2 razy 5 razy 3. 2 razy 5 to 10 razy 3. 30. A najmniejsza wspólna wielokrotność liczby 90 i 420 to pomijam 3 razy 420 to 1260. I teraz tutaj 210 na pół mamy odtąd. Można przepisać. 2, 105, 5, 21, 3, 7, 7, 1 i tutaj. Kończy nam się na 0, czyli możemy to podzielić albo na 2, albo na 5. Ja sobie podzielę przez 2. Kończy nam się na 5, no to podzielimy sobie teraz na 5. Sprawdzamy, czy dzieli nam się to przez 3. 2 dodać 3 to 5, plus 1 to 6. 6 jest liczbą podzielną przez 3, no to dajemy tutaj 3 i to będzie 77. Możemy dać 7 albo 11. Tutaj te kroki, wiadomo, są
najróżniejsze, jeżeli chodzi o kolejność. Największy wspólny dzielnik liczb 210 i 2310 to, zaznaczamy, dwójka, dwójka, piątka, piątka, trójka, trójka, siódemka, siódemka. Czyli będzie to mnożenie 2, 5, 3, 7, a to jest 210. Natomiast najmniejsza wspólna wielokrotność to. To całe pomijamy, czyli ta cała kolumna. 2310, bo nie ma tutaj razy co tego wymnożyć. I jeszcze możecie się spotkać z takimi przykładami. Podaj NWD i NWW liczb A i B, gdy. I teraz tutaj mamy potęgi. Szukamy największej liczby, jaka znajduje się w A i w B. Co mam na myśli? Patrzymy sobie na dwójkę. Maksymalnie jesteśmy w stanie mieć tu i tu 2 do drugiej. Dlaczego? Bo w A możemy to rozpisać na 2 do drugiej razy 2 do drugiej. Przepiszmy tutaj B. Razy. 3 do drugiej maksymalnie, czyli na dole mamy 3 do drugiej razy 3 i tutaj 7 razy 7. Co nam się tutaj powiela? 2 do potęgi drugiej, 3 do potęgi drugiej i siódemki. Zatem NWD i mamy liczby A i B to 2 do drugiej razy 3 do drugiej razy 7. Tego raczej nie wyliczamy. Tak to zostawiamy. Natomiast najmniejsza wspólna wielokrotność AB to. Pamiętajcie, że z tej kolumny zostaje 2 do drugiej, a z tej musimy wpisać już całość. Czyli znów mamy 2 do drugiej, możemy łącznie 3 do trzeciej razy 7. To jeszcze ze sobą możemy zrobić, czyli będziemy mieć 2 do czwartej, 3 do trzeciej razy 7. To jest z pierwszej kolumny, a tutaj mamy drugą kolumnę przepisaną całą. Ok, to teraz tutaj. A i B. W B jest 2 do drugiej. Tutaj nie mamy, więc nic nam się tutaj nie powieli. Patrzymy sobie na 3. Tu jest 3 do drugiej, tu jest 3. To wypisujemy sobie 3 do drugiej razy 3 w ten sposób, a tu 3. 5 do 8, a tu do 7, czyli tu zostawiamy 5 do 7, a z tego 5 do 7 razy 5, bo to łącznie daje 5 do 8. I jeszcze tutaj 13 razy 13, a z tego po prostu 13. Zaznaczamy. No tutaj nie ma z czym zaznaczyć, więc to zostaje. Tutaj jedna trójeczka, tutaj całe 5 do 7, tutaj też. No a tutaj jedna trzynastka. Czyli największy wspólny dzielnik tych AB to 3 razy 5 do 7 razy 13. Natomiast najmniejsza wspólna wielokrotność A i B to z pierwszej kolumny wypisujemy tylko 3, 13, a z drugiej 2 do drugiej razy 5. Możemy to teraz zrobić w kolejności, że będzie to 2 do drugiej razy 3 razy 5 razy 13. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.